Dzień dobry kochani, witam Was dzisiaj serdecznie. Chciałam Was dzisiaj zaprosić na mój smak dzieciństwa, pyszną zupkę z młodych jarzyn. Co roku musi u mnie gościć. Latem gotuję, dlatego że można ją nawet zjeść chłodną i jest przepyszna. Co będziemy potrzebować do takiej zupki? Oczywiście zestaw jarzyn i jakieś mięsko, na którym nagotujemy tą zupkę. Oczywiście, jeżeli ktoś mięsa nie je, może mięsa ominąć i po prostu też dodać do takiej zupki na przykład oliwy. Dobrze, my robimy jednak z mięskiem, będą to polędwiczki z kurczaczka. Do tego będziemy potrzebować zestaw młodych jarzyn, czyli marchewka, seler, pietruszka, listki od selera, od pietruszki, nasze piękne, młode fasolki, kalafior, kalarepka, liście od kalarepy, ziemniaczki i oczywiście sól do smaku. A, jeszcze się tu podskrył mały. Od czego zaczynamy? Zupa jest bardzo prosta i bardzo szybka. Zaczynamy od tego, że na wrzątek wrzucamy nasze polędwiczki i będziemy je gotować około 15 minut. Nasze polędwiczki już się gotują, a my teraz będziemy kroić wszystkie jarzynki i tutaj też jest dowolność. Zaczynamy zatem. Pięknie, nasze jarzynki mamy już wszystkie pokrojone. Kalafior zostawiłam osobno, dlatego że to jest akurat wyjątek, ponieważ on lubi się rozgotować i jego wrzucimy dokładnie na około 5 minut pod koniec gotowania. Natomiast wszystkie jarzynki, jak tylko już nasze polędwiczki będą mięciutkie, wrzucamy do zupy. Polędwiczki już są mięciutkie. Dosypujemy tutaj, mam takie małe łyżeczki, około 2 do 3 łyżeczek soli. Wrzucamy wszystkie nasze jarzynki. Delikatnie, żeby się nie poparzyć. I teraz wszystko zamieszamy. I niech się nam zupka pogotuje. No, około 10, myślę, do 15 minut będzie ok. Dobrze, nasze jarzynki już są praktycznie miękkie. I na koniec wrzucamy teraz kalafiorek. Ja lubię, kiedy zupka z takich młodych warzyw jest taka dość, że tak powiem, treściwa, czyli gęsta. Jeżeli lubicie, kiedy jest więcej tego rosołku, to oczywiście możecie zrobić z większą ilością wody. To już od Was zależy. I tak jak mówiłam, ja lubię zawilaną mleczkiem, także też bardzo fajnie smakuje, jest taka delikatna. Także musicie popróbować. Za 5 minut będzie nasza zupka gotowa. Proszę kochani, wspaniała zupka z młodych jarzynek, delikatna, z polędwiczkami. Jeżeli zupka Wam smakowała, zapraszam do subskrypcji, łapka w górę. Pozdrawiam Was serdecznie. Smacznego!